Witajcie bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj gramatyka. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o przypadkach, czy też o tym, co te przypadki generuje. Jak wiecie, mamy cztery przypadki gramatyczne w niemieckim. Nominativ, genitiv, dativ i akusativ. I wielu z Was zastanawia się, skąd się wziął dativ. Dlaczego tam ma być akusativ? Z czego wynika, że jest genitiv? Chciałbym dzisiaj to pokrótce omówić, żeby dać Wam taką pigułkę rozjaśniającą może ten temat, żebyście wiedzieli, czego szukać, żebyście wiedzieli, na co patrzeć, na co zwrócić uwagę i skąd wiedzieć, że jest dativ i jest akusativ, czy genitiv. Zapraszam. Są dwie rzeczy, które decydują o tym, który jest przypadek zastosowany, czy też który przypadek trzeba zastosować. Dwie grupy słówek w języku niemieckim. Po pierwsze, to są czasowniki. To czasowniki decydują o tym, w dużej mierze decydują o tym, jaki ma być przypadek. Z którym przypadkiem łączy się większość czasowników? Myśleliście o tym kiedyś? Ktoś wam o tym powiedział? To są czasowniki akusatywowe. Czasowniki łączące się z czwartym przypadkiem. To są takie czasowniki jak mieć kogo co, haben. Chcieć kogo co, wollen. Szukać, suchen, finden, znaleźć. Kupować, kaufen, sprzedawać, verkaufen. Wynajmować, mieten albo vermieten, jeżeli ja wynajmuję, znaczy daję pod wynajem. Jeść, essen, pić, trinken. Odwiedzać, besuchen, zwiedzać, besichtigen. Tego jest większość. Czasowników z akusatywem jest większość. Dlatego jak się zastanawiacie, który przypadek między datywem a akusatywem, to statystycznie patrząc, to będzie akusatyw. Ponieważ z datywem, na przykład, z czystym datywem, ja wśród tych bardzo ważnych czasowników doliczyłem się tylko pięciu. Oczywiście jest ich więcej, też żeby była jasność, nie? Jest ich więcej, ale takich ważnych jest pięć, według mnie. To jest czasownik sagen, powiedzieć komu, czemu. To jest czasownik dziękować, danken. To jest czasownik podobać się, gefallen. To jest czasownik smakować komuś, schmecken. I piąty mi uciekł. Gdzieś go tutaj wrzucę w napisach. Uciekł mi, przepraszam. Natomiast bardzo dużo czasowników jest z akusatywem właśnie, z czwartym, nie z trzecim. Ich nie jest pół na pół. Bardzo dużo osób myśli, że datywowych i akusatywowych może jest połowa, może troszeczkę mniej jest datywowych. Ja powiem więcej, Datywowych jest bardzo mało. Bardzo mało. Zresztą w opisie filmu jest link do Quizletu, do mojej lekcji, gdzie omawiam czasowniki z datywem. Tam jest ich kilkanaście, ale takich naprawdę często używanych to myślę, że 5-6 może. Są czasowniki z nominatywem. Wyobrażacie sobie? Czasowniki, które wymagają pytania kto co. Jest ich tylko 3. Czasowniki z nominatywem. 3 czasowniki. Kurczę, no mało, nie? To jest czasownik sein, to jest czasownik werden i to jest czasownik bleiben. Przykłady z nich? Myślę, że już znacie te czasowniki, zwłaszcza sein, znacie z pierwszych lekcji języka niemieckiego. Kiedy na przykład było przedstawienie moja mama jest nauczycielką. Meine Mutter ist eine Lehrerin. I to eine Lehrerin to jest nominativ. To jest pytanie, kto co jest moja mama? Kto co? Dla nas Polaków to się trochę kłóci, ponieważ my mamy ktoś jest kim czym. Nie? To jest przypadek w języku polskim. Natomiast w języku niemieckim kim być, kimś być, to jest nominativ. Jego tata jest prezydentem. Sein Vater ist ein Präsident. Sein Vater. I tam jest, to ist ein Präsident, tam jest nominativ, tam jest kto co.
Ten drugi czasownik z nominatywem to jest werden, stawać się kimś. Jego tata stał się, zrobił się, stał się, czyli ktoś go mianował, nie? Stał się prezydentem. Sein Vater wurde ein Präsident. Tam też jest nominativ. Czas przeszło od werden, nie? I trzeci czasownik, który wymieniłem, to jest czasownik bleiben. Sein Vater blieb ein Präsident. Pozostał, czyli było ryzyko, że straci, że utraci tą funkcję z różnych powodów. Bo będą wybory. Skończyła się jego kadencja. Były wybory i został ponownie wybrany. Er wurde wieder gewählt. Czyli on został, był i w drugiej kadencji został tym prezydentem. Nie? Nie jest tego dużo. Czasownik jest genitywem. Też zapraszam do Quizletu, do link. Link do czasowników z genitywem znajdziecie w opisie tego filmu. To są specyficzne czasowniki. One nie są używane na co dzień. Jak się komunikujecie na co dzień w języku niemieckim, to te czasowniki z genitywem nie są zupełnie potrzebne, moim zdaniem. Są czasowniki, które się łączą z datywem i z akusatywem równocześnie. Jest to możliwe? Tak, bo tak samo w polskim to funkcjonuje. Na przykład czasownik pokazywać. Pokazywać komuś, jej mandem, to jest datyw. A pokazywać coś lub kogoś, to jest akusatyw. Na przykład zdanie. Oni pokażą nam swoją firmę. Sie zeigen uns ihre Firma. Sie zeigen uns ihre Firma. I to uns jest datywowe. Komu czemu pokażą? Nam. A kogo co pokażą firmę? Tam akusatyw. Takich czasowników z akusatywem i z datywem jest bardzo dużo. Na przykład czasownik bringen, przynieść komuś, jemandem, datyw, coś. Akusatyw. Na przykład, przyniosłem swojemu dziadkowi szklankę wody. Ich habe meinem Opa, meinem, tam jest datyw, ein Glas Wasser, tam jest akusatyw. Kogo co przyniosłem? Ein Glas Wasser gebracht. W Quizlecie również zrobiłem, podsumowałem sobie wszystkie czasowniki, które mają obydwa przypadki. Nominativ, akusativ, znajdziecie je też w opisie tego filmu. Mamy 6 grup czasowników w kategorii, z jakimi przypadkami się łączą. Pierwsza grupa to są czasowniki z datywem. Na przykład gefallen. Na przykład schmecken. Druga grupa czasowników to są czasowniki z akusatywem. Tego jest mnóstwo. Wymieniłem je na początku. Między innymi suchen, szukać, finden, znaleźć. Trzecia grupa czasowników to są datywy i akusatywy razem. Z tych przykładów podałem bringen, podałem zeigen. Moglibyśmy jeszcze empfehlen, polecać komuś coś. Komuś to jest datyw, a coś polecać to jest akusatyw. Na przykład polecam moim znajomym, meinen Bekannten, to jest datyw, tę restaurację, das Restaurant, to już jest akusatyw. Potem mamy czasowniki z nominatywem. Podałem je 3. Sein, werden i bleiben. To jest czwarta grupa. Piąta grupa to są z genitywem. Nie będziemy w nich wchodzić w te czasowniki, one są takie specyficzne. Myślę, że sich erfreuen, gute Gesundheit. Cieszyć się dobrym zdrowiem. To jest chyba według mnie taki najpopularniejszy, jeszcze w miarę używany. Szósta grupa czasowników. Jakie to są, jak myślicie, jakie to są czasowniki? Wymieniliśmy sobie nominativ, datyw, akusatyw w kombinacjach razem i osobno z genitywem. Słuchajcie, szósta grupa czasowników to są czasowniki bez przypadków. Nie mają żadnego przypadku. W szoku? Zdziwieni? Nie. To są czasowniki ruchu. Kommen. Patrzcie, jest czasownik, nie jest przyjechać komu czemu, albo kogo co, po prostu jest ich komme, ja przyjeżdżam. I nie mamy komu czemu, kogo co, nie mamy przypadku. Fahren, nie ma przypadków. O, brzmi to dziwnie, nie?
laufen, rennen. Czasowniki tanzen na przykład. Tańczyć. Też nie ma przypadku komu, czemu. Ale schwimmen też nie ma. Tych czasowników też jest sporo. I tutaj wchodzą do gry przyimki. Słuchajcie, jeżeli jest czasownik fahren i on nie ma żadnego przyimku, nie ma pytania wróć, nie ma żadnego przypadku, ich fahre, no to do gry wchodzi przyimek zu. Ok? Jadę do. I jaki to jest dowcip? Dowcip jest taki, że zu to jest przyimek, który się łączy z datywem. I teraz uwaga. Przenosimy się z czasowników na przyimki. Są przyimki, które się łączą tylko z datywem. Na przykład zu, von, bis, mit. Takie popularniejsze. Jeszcze aus. Są przyimki, które się łączą z akusatywem. Z czwartym. Tylko z czwartym. To jest für, to jest gegen, to jest durch. To jest i to jest ohne. To są z akusatywem te przyimki. Widzieliście o tym? Są jeszcze przyimki, które się łączą albo z datywem, albo z akusatywem. Albo, albo. Do tych na dwoje babka wróżyła czasowników należą in, an, auf, unter, über, vor, hinter, neben, zwischen. Chyba wszystkie wymieniłem. One się łączą albo z jednym, albo z drugim. Od czego to zależy? Czy albo z datywem, albo z akusatywem. Słuchajcie, to zależy od czasownika. Jeżeli jest czasownik spoczynku, to jest datyw. Czasownik opisujący spoczynek. Sein, być. Nie wyraża ruchu. Jestem w samochodzie. Ich bin im Auto. Im to jest zbitka in plus dem. Dem to jest datyw. Natomiast jeżeli będzie czasownik wsiadać, einsteigen, to jest czasownik ruchu. I on generuje akusatyw. Ja wsiadam do samochodu. Ich steige ins Auto ein. Zostawmy te czasownikowe. Jest ins Auto. Dlaczego jest ins? Jest do. Jest akusatyw. Dlaczego? Ponieważ czasownik einsteigen jest czasownikiem ruchu. Opisuje przemieszczenie się z punktu A do punktu B. Z zewnątrz samochodu do środka. Są przyimki z genitywem. Też je macie w opisie. Wszystkie w ogóle te przyimki też z datywem czy z akusatywem. Wszystko macie w opisie filmu. To jest większe studia. Tak? To są większe studia. To nie da. Myślę, że ten film jest tylko takim rodzajem takiej pigułki, pokazania wam w ogóle, jak na to patrzeć. Jak się z tym rozprawić. I do czego zmierzam? Jak jest czasownik ich fahre, jadę. Jadę do, ich fahre zu, czyli biorę zu, ale muszę wiedzieć, że przyimek zu jest datywowy, że on się łączy tylko z datywem. I tu wiele osób się kłóci z tym. Mówią na przykład, Szymon, zaraz. Fahren jest czasownikiem ruchu, a powiedziałeś, że ruch generuje akusatyw. A tutaj mamy datyw. A ja mówię, tak, tyle że do zdania fahren, ich fahre zu, został użyty przyimek zu. A zu łączy się tylko z datywem. Mimo, że czasownik fahren jest ruchem, przemieszczeniem się, czyli niby wymaga akusatywu, ale zu jest datywowy. Dlatego musi być datyw. To jest taka sytuacja, słuchajcie, że jest budowa domu, jest główny wykonawca, nie? Firma ABC. To jest główny wykonawca. Natomiast on do zrobienia wylewek zatrudnia inną firmę, podwykonawcę. Znacie te realia? Mam nadzieję. I ta firma, nazwijmy to wylewki spółka ZO, taka firma, ona mówi do tego głównego wykonawcy, do firmy ABC, dobrze, zrobimy wam wylewki, zapłacicie nam wszystko i tak dalej, ale my pracujemy na swoich warunkach. Czyli my kupujemy beton,
te pręty metalowe, te żelazne, tam się na tym nie znam do końca. Kupujemy je w konkretnej hurtowni, bo mamy z nimi dobre ceny. Nie? Chcemy kupić surowce i produkty do tej wylewki, kupujemy w hurtowni tam XYZ. A ta firma ABC mówi, słuchajcie, nie ma problemu. My chcemy mieć wylewki. My chcemy, żebyście zrobili wylewki. A z jakich komponentów i gdzie będziecie kupować te podzespoły, to jest wasza sprawa. Firma ABC, ten główny wykonawca, to jest Faren. I ona zatrudnia CU. Zatrudnia przyjmek CU, czyli tego firmę, firma wylewki spółka z o.o. I wylewki spółka z o.o., czyli CU mówi, słuchaj, a Faren, ja wiem, że ty się łączysz z akusatywem. Ty jako czasownik przemieszczania się. Ale ja jako CU stawiam swoje warunki. Ja pracuję tylko z detiwem, czyli z tą hurtownią XYZ. A Faren mówi, spoko, nie ma problemu. Ja chcę mieć zdanie. Powie Faren, poprawne zdanie gramatyczne. Tak powie Faren, a firma ABC powie, ja chcę mieć wylewki. Zróbcie to jak chcecie, ale tylko żeby było dobrze. I CU się łączy z datiwem, bo taki ma układ, taką ma umowę. Rozumiecie? Mimo, że jest datiw. Na przykład ktoś mówi, ja przyjdę z moją siostrą, jakaś impreza, ich komme mit meiner Schwester. Kommen jest czasownikiem ruchu, ale mit jest przyimkiem z datiwem. I znowu to jest kwestia tego podwykonawcy. Mit jest datiwem i będzie wymagało datiwu, mimo że kommen jest czasownikiem ruchu i generuje akusatyw. Tylko w tym przypadku, w tej sytuacji, o przypadku gramatycznym nie decyduje kommen, tylko mit. Rozumiecie? Przyimek mit decyduje o tym, że jest datiw. Wśród tych przyimków, które się łączą raz z datiwem, raz z akusatywem, jest taka tendencja, że na przykład über, przyimek über, gdy się łączy z czasownikami, to w większości przypadków to jest akusatyw. Taką ma cechę, że jak macie na przykład sprechen über, to jest akusatyw. Jak macie reden über, to też jest akusatyw. Jak macie diskutieren über, to też jest akusatyw. Czyli pewne te przyimki z tych grup datyw lub akusatyw jednak wolą, tak wewnętrznie, genetycznie wolą jakiś konkretny przypadek, nie? W tym przypadku właśnie, w tej sytuacji woli akusatyw. Na przykład przyimek vor, mimo że z tej grupy datyw lub akusatyw, to w zdaniach z czasownikami zwykle preferuje datyw. Na przykład ich habe Angst vor. Nie? Mam stracha przed, czyli tłumaczymy to boję się czegoś. Ich habe Angst vor den Hunden. Boję się psów. Natomiast datyw. Ma taką cechę, że vor jest bardziej datywowy w swojej idei niż akusatywowy, chociaż jest opcja na akusatyw też. To chciałem wam dzisiaj wyjaśnić. Przypadek. To, że jest datyw, albo wynika z tego, że jest na przykład czasownik zeigen użyty, albo z tego, że jest użyty by, na przykład, bo by jest przyimkiem datywowym. Czujecie to? To, że jest datyw, może wynikać tylko z dwóch rzeczy. Albo z czasownika, czyli musicie rozpoznać, jaki to jest czasownik, albo to wynika z przyimka. Jeżeli to jest by, to będzie datyw. Jeżeli będzie für, to będzie akusatyw. Jeżeli będzie ohne, to będzie akusatyw. Jeżeli będzie unter, to będzie albo jedno, albo drugie. Bo to będzie wynikało z czasownika. Czy jest ruch, czy jest czasownik ruchu, czy jest czasownik spoczynku. Takie tłumaczonko. Zadawajcie pytania pod filmem, jeżeli macie jakieś wątpliwości. Niekoniecznie, ja nie uważam ten temat za wyczerpany, broń Boże. To jest dopiero taki początek, zalążek w ogóle jakiegoś tematu do rozwinięcia, nie? Dobra, z mojej strony wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Jeżeli chcecie się ze mną uczyć, zapraszam na moje live'y. Zapraszam do zamkniętej grupy na Facebooku. Linki są na dole w opisie. I zapraszam do Quizleta, do lekcji i do Ponsa, do trenera słownictwa. Są dwie aplikacje, które robię. Quizlet i trener słownictwa na portalu Pons. W nich prowadzę równolegle te same lekcje online. Jeżeli chcecie do nich mieć dostęp, na kilka dni nawet za darmo, nie ma to problemu dla mnie,
żebyście zobaczyli, co to jest. Dajcie znać. Na końcu też umieściłem maila dla wszystkich. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrowienia. Do kolejnego filmu. Trzymajcie się. Cześć.